Polska, siła obrazu. To trzecia odsłona jednej wystawy. Najpierw Louvre-Lens, oddział Louvru we Francji, następnie Muzeum Warszawskie i obecnie Muzeum Narodowe w Poznaniu. Inne przestrzenie, inne aranżacje, zniuansowane zestawienia obrazów, w zasadzie tych samych. Kiedy głębiej się nad tym zastanowić, jest to współczesne, kuratorskie widzenie polskiej historii przez pryzmat oglądanych obrazów. Zogniskowane to widzenie jest wokół 10 głównych wątków dotyczących polskiej historii, trudnej teraźniejszości, polskiego domu jako ostoi polskości, wokół zagadnień malarskich, wpływów francuskich na polskie malarstwo, wokół wreszcie problemu ukazania wieloetniczności, wielonarodowości, wielokulturowości Polski, której nie było wtedy na mapie. Polski podzielonej między trzech zaborców. Nad tym wszystkim cały czas ujawniają się dwa ważne zagadnienia, czyli problem powiązania historii Polski z Francją w tym czasie oraz powiązań artystycznych. I to wszystko oddane oczywiście zgodnie z duchem owych czasów w różnej stylistyce. Począwszy od romantyzmu, od malarstwa Michałowskiego, przez realizm, naturalizm, impresjonizm, symbolizm i obrazy, które z czasem już otwierały się na nowoczesność, jeszcze bardziej pogłębioną. Oglądając tą wystawę, zaczęłam się zastanawiać, jak można by było urządzić taką wystawę 100 lat temu. Jak człowiek, który miałby taką możliwość, zaaranżowałby taką wystawę, korzystając z podobnych obrazów. I tutaj nawiązuję od razu do melancholii, która zawsze rozpoczynała każdą odsłonę tej wystawy. To obraz, który od ponad 100 lat wisi razem z obrazem drugim ważnym Jacka Malczewskiego w Tumanie w Galerii Rogalińskiej. Tam zatem proponuję, żebyśmy się udali. Galeria Rogalińska została wybudowana w 1910 roku w okresie nasilonej germanizacji na terenie Wielkopolski. Była dziełem, kreacją człowieka wyjątkowego, była miejscem wyjątkowym. Po pierwsze dlatego, że powstała u podnóża Pałacu Raczyńskich, który już od XVIII wieku pełnił funkcję ważnego miejsca na mapie Wielkopolski. To było od XVIII wieku centrum życia społecznego, kulturalnego i politycznego tego regionu. Kolejni właściciele w różny sposób po utracie niepodległości walczyli o Polskę. Czy to walcząc zbrojnie, czy to pracując u podstaw. Edward Aleksander Raczyński jako młody człowiek walczył. Walczył w szeregach armii francuskiej, najpierw w obronie Watykanu, przed oddziałami Garibaldiego, później w szeregach armii Loary, walcząc w czasie wojny francusko-pruskiej. Edward Aleksander Raczyński niemal zginął w czasie jednej z bitew, ale cudownie został odratowany i wrócił po jakimś czasie do Polski. Oczywiście fakt udziału swojego w tych walkach musiał skrupulatnie ukrywać przed zaborcami. Edward Aleksander Raczyński w 1878 roku zdecydował, że rozpocznie swoją pasję kolekcjonerską, że stworzy osobną galerię mistrzów polskich, współczesnych mistrzów polskich. Początkowo ten zbiór był bardzo niewielki, ale potem gwałtownie od mniej więcej 1890 roku zaczął się rozrastać.
Pierwsze projekty zaadaptowania budynku stajni na dziedzińcu pałacowym, które miały pomieścić tą jego kolekcję w rezydencji Rogalińskiej, zostały odrzucone z dwóch powodów. Po pierwsze, nie do końca przystawały do architektury całego założenia, a to, jak się okazało, przy budowie ostatecznego budynku było bardzo ważne. Po drugie, właśnie tuż po wykonaniu tych projektów przez polskiego architekta okazało się, że Raczyński zakupił największy obraz Jana Matejki pod tytułem Dziewica Orlańska. To obraz o powierzchni niemal 50 metrów kwadratowych, zatem potrzebna była bardzo duża przestrzeń ekspozycyjna dla jego eksponowania, ale też dla eksponowania całego szeregu prac, i to nie tylko polskich, tych najwcześniejszych, dzieł pejzażowych czy rodzajowych artystów, którzy studiowali w Akademii Monachijskiej, ale też dla rozrastającego się właśnie w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku olbrzymiego zbioru obrazów międzynarodowych, jak mówił Raczyński, bo on dzielił sztukę na międzynarodową i na sztukę polską. Zatem dopiero w 1910 roku podejmuje decyzję o budowie galerii, nowoczesnego budynku położonego poniżej dziedzińca pałacowego za południowym skrzydłem pałacu, doskonale wpisanego w rezydencję, nie stanowiącego konkurencji architektonicznej dla pałacu, budynku o doskonałym oświetleniu przez szklane dachy, wykonane przez niezwykle ważną, do dzisiaj zresztą, fabrykę poznańską Hipolita Cegielskiego. To budynek zaprojektowany przez poznańskiego architekta Mieczysława Powickiego, w którym Raczyński dysponował ponad 500 metrów kwadratowych przestrzeni ekspozycyjnej. Kiedy zastanawiamy się nad porównaniem tej kreacji Raczyńskiego z obecną wystawą, to wydaje mi się, że najlepiej by było, żebyśmy sobie wyobrazili, że znajdujemy się w galerii tuż po jej wybudowaniu i po powieszeniu obrazów. Przewodnikiem dla nas może być sam Raczyński, bo wiemy, że po pierwsze, to była publicznie dostępna galeria, z takim zamiarem ją budował, po drugie, sam często po niej oprowadzał, mówiąc, że bardzo ważne jest, żeby tłumaczyć znaczenie znajdujących się tam obrazów. To budynek, który z zewnątrz został ubrany w kostium secesji prostolinijnej, ale z drugiej strony budynek, który nasuwa skojarzenia ze świątynią. Ta struktura jest tak pomyślana, że galeria składa się z kilku członów, ale największa sala, ta zawierająca Dziewicę Orlańską, ma kształt prostego, jednoprzestrzennego budynku, który przywodzi nam przez swoją dekorację w postaci szkarłek czy portalu wejściowego właśnie z architekturą świątynną. Oczywiście wchodzimy do świątyni sztuki. Na progu wita nas Edward Aleksander. Skromny człowiek, ujmujący podobno. Człowiek ciepły, miły, przyjaciel Malczewskiego, który lubił z nim rozmawiać, chodzić po okolicznych polach rogalińskich. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że ten niezwykle ujmujący, miły człowiek, pozbawiony snobizmu, był jednym z największych wówczas znawców sztuki w Polsce. To człowiek, który przez wiele, wiele lat pełnił funkcję prezesa Krakowskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych. To człowiek, który doprowadził do wybudowania Pałacu Sztuki w Krakowie, tego niezwykle ważnego salonu wystawowego, gdzie mogli pokazywać swoje prace współcześni polscy artyści. To człowiek, który brał udział w wielu konkursowych jury dotyczących i wystroju kościołów krakowskich, i budowy różnych ważnych gmachów, i człowiek, z którego rady korzystali najróżniejsi przedstawiciele stowarzyszeń, które dążyły do tego, żeby pokazywać współczesną sztukę polską. Edward Aleksander Raczyński
był też dziedzicem olbrzymiego majątku, Wielkiego Pałacu, tego ważnego miejsca na mapie Wielkopolski. Edward Aleksander Raczyński zmarł w 1926 roku. W tym roku został wydany przewodnik po Galerii Rogalińskiej w układzie topograficznym. W tym przewodniku odnajdujemy 466 prac. Ale nie są to tylko obrazy polskie. Poza 279 pracami polskich artystów współczesnych znajdujemy tam właśnie te przykłady malarstwa międzynarodowego, po które to obrazy jeździł co roku na salony do Paryża, a jesienią na wystawy do Monachium. W efekcie zaprasza nas w pierwszym rzędzie do Edward Aleksander, do holu wejściowego galerii, sklepionego, ze schodami, które prowadzą do pałacu, ujętego w piękną secesyjną balustradę. Sklepione wnętrze jest stosunkowo ciemne i tam w jednym z okien możemy zobaczyć z jednej strony wspaniały witraż Amerykanina Tiffany'ego, który zestawiony został z projektami obecnie zaginionymi Mehofera do witraży krakowskich, Matka Boska i Królowa Jadwiga. Z drugiej strony Edward Aleksander zestawił ten piękny witraż Tiffany'ego z dziełem Henri Belca, francuskiego nabisty, który projektował bardzo często witraże do paryskich realizacji Amerykanina. Zatem już na początku widzimy, że układ obrazów i zestawienie dzieł w galerii nie jest przypadkowe. W tym holu wejściowym właśnie Edward Aleksander umieszcza najwcześniejsze swoje nabytki, czyli prace monachijczyków, ale na tym nie poprzestaje. Już w tym miejscu sygnalizuje nam, że za chwilę być może będziemy mogli oglądać dalszy rozwój polskiego malarstwa, przechodząc od lat 70., 80. Do początku XX wieku, do tego niezwykłego przełomu w sztuce polskiej. Zatem w holu możemy już zobaczyć zapowiadające to pejzaże Wyczółkowskiego, jego morskie oko, widok z Tatr. Ale temu towarzyszą również prace młodszego pokolenia uczniów Wyczółkowskiego, jak chociażby Pieńkowskiego, która z kolei praca zapowiada tą fascynację folklorem podhalańskim, który tak ważny jest i na tej wystawie, i w pokazie rogalińskim. Zatem najpierw Edward Aleksander jakby zapoznaje nas z tymi swoimi najwcześniejszymi zakupami, ale wśród tych prac jest też szereg dzieł, które związane są z jego życiem i życiem jego drugiej żony Róży Spotockich Raczyńskiej. Bo obok Morskiego Oka możemy zobaczyć i Sabałę, tego słynnego gawędziarza zakopiańskiego, przyjaciela Róży z czasów, kiedy spędzała wiele lat w Zakopanem i propagowała Zakopane jako polskie uzdrowisko, czy propagowała sztukę zakopiańską. A z drugiej strony Kraków, tak bliski właśnie Róży, która w końcu stamtąd się wywodziła, jak również Edwardowi Aleksandrowi, który spędzał tam razem ze swoją rodziną dużą część roku. Te widoki widoki ulic krakowskich, Tondosa i wielu, wielu innych artystów. Widzimy tam również akwarele ukazujące Wawel i to znowu element, który nas wprowadza w kolejny bieg narracji, który rozwinie się w galerii. Ale nagle z tego ciemnego wnętrza holu galerii przechodzimy do niezwykle jasnych trzech pierwszych sal. Tam Edward Aleksander umieścił współczesne sobie malarstwo międzynarodowe. To obrazy przede wszystkim, które kupował w Paryżu na działającym od 1890 roku salonu Stowarzyszenia Sztuki Narodowej przy polach Marsowi. Otóż wybierał co roku szereg prac, przede wszystkim Francuzów. I te prace widzimy w pierwszych dwóch salach. To są dwie główne tendencje. Z jednej strony malarstwo salonowe jeszcze,
osadzone w realiach tak modnego wówczas rokoka. A z drugiej strony obrazy zapowiadające już bardzo pogłębione myślenie symboliczne w płótnach artystów takich jak Maurice Chabas czy Henri Martin, którzy należeli również do takiej grupy Rose Croix, czyli różokrzyżowców, awangardowej grupy, która po tym zachwycie impresjonizmem we Francji poszukiwała malarstwa bardziej ideowego, malarstwa, w którym forma była podporządkowana treści. Z tej sali przechodzimy do kolejnej sali. Tam możemy zapoznać się z kolei z bardzo dużą grupą prac artystów, którzy również wystawiali na tym salonie, ale około 1895 roku utworzyli nieformalną grupę, która nazwana została Czarną Bandą. Ta nazwa wzięła się od ciemnej kolorystyki jednego z członków tej grupy, Coteta. Tą pracę również można w tej sali tego artysty oglądać. Ale z drugiej strony wspaniałe, alegoryczne, rodzajowe obrazy Lucien Simona czy jego szwagra Duchesa, który dokumentował wspaniałe pejzaże bretońskie. Bo przede wszystkim ta grupa była zafascynowana życiem codziennym Brytanii. Surowym życiem w tych warunkach, tych rybaków. To prowokowało do rozmyślań nad takim ponadczasowym charakterem życia związanego z naturą. I wskazywało na pewną sakralizację tego życia. Temu przeciwstawione zostało w tej sali na przykład płótno Matka Adlera, które pokazuje to wyobcowanie człowieka w wielkim mieście w końcu XIX wieku. I dalej, przechodzimy do trzeciej sali, gdzie zobaczymy całą gamę prac artystów z najróżniejszych krajów, nie tylko europejskich, bo tam też znajdziemy pracę kolejnego Amerykanina, ale to są artyści, którzy również wystawiali na tym salonie paryskim i których pracę kupował Raczyński. Wszystkie te prace w tych trzech salach to prace, które równocześnie do Muzeum Luksemburskiego w Paryżu kupował jego ówczesny dyrektor. Muzeum Luksemburskie to było muzeum artystów współcześnie żyjących, nazywane poczekalnią Luwru. Wiadomo było, że jeżeli ktoś tam trafi, to być może z czasem te jego obrazy trafią do Luwru. Zatem można powiedzieć, że to były w pewnym sensie zakupy oficjalne. I to, co robił Raczyński tutaj, to też pewien przekrój oficjalnej sztuki uznanej w tym czasie w Paryżu. Większość z tych obrazów w Galerii Rogalińskiej, tych międzynarodowych, była uhonorowana różnymi medalami na właśnie salonach. Zatem Edward Aleksander chciał nam pokazać wówczas, jaki charakter miała sztuka francuska tego czasu. I w tym przejściu przez te trzy główne sale, w trzeciej sali nagle odwracamy się w lewą stronę i wchodzimy do tej największej sali z malarstwem Polski. I uderza nas tam przede wszystkim to olbrzymie płótno Jana Matejki pod tytułem Dziewica Orlańska. Zestawione z obrazami Jacka Malczewskiego po lewej stronie. Tych obrazów za czasów Raczyńskiego było tam 35, jednych z najważniejszych płócien Malczewskiego, czyli poza prezentowaną na obecnej wystawie Melancholią obrazem w tumanie, takie dzieła jak Błędne koło, jak Cykl zatrutych studni, jak Autoportret z Hiacyntem. Na prawej ścianie południowej z kolei mamy cały zestaw dzieł, które Edward Aleksander Raczyński powiesił tak, żeby zobrazować pracę artystów, przede wszystkim profesorów Akademii Krakowskiej,
z którymi, jak wiemy, Malczewski toczył wielką dyskusję w końcu XIX wieku. Czyli z jednej strony dzieło mistrza najważniejsze, z drugiej Malczewskiego, pracę jego ucznia Malczewskiego, a jeszcze z trzeciej pracę kolejnych uczniów wielkiego mistrza, czyli Wyspiańskiego, Mehofera, czy młodszego pokolenia, czyli Wyczółkowskiego, Fałata, ale też kolejnego pokolenia, czyli Weissa, czyli Lastymila Hoffmana, czyli Wojtkiewicza. Na ścianie, która znajduje się vis-a-vis Dziewicy Orleańskiej z kolei, w owym czasie wisiał przegląd, można powiedzieć, obrazów impresjonistycznych po jednej stronie. To takie prace jak Mokra wieś Podkowińskiego, W ogrodzie, czy Pankiewicza, Rynek Starego Miasta nocą w Warszawie. Po drugiej stronie tejże ściany znajdujemy zbiór obrazów Lastymila Hoffmana. Zatem wchodząc do tej sali, odnajdujemy tam bardzo wiele wątków, które pojawiają się na obecnej wystawie. Pytanie, czy wszystkie? Otóż mamy tam zarówno w tej sali, jak i jeszcze w małej salce, o której nie będę w tej chwili wspominać, dzieła, które z jednej strony właśnie odwołują się do tej historii, bo oprócz Dziewicy Orleańskiej, która de facto wiązała się z historią Francji, w galerii w dużej sali wisiało niewielkie płótno Jana Matejki pod tytułem Kłótnia Leszka Czarnego z żoną. Czyli nawiązanie do historii, ale nie takiej historii, jak na wystawie została wyeksponowana, czyli momentu już, kiedy pojawia się namysł, refleksja nad przyczynami upadku Polski, czy tak jak wcześniej refleksja na temat sytuacji już w XVI wieku w Polsce. Ale to są obrazy, które, tak jak właśnie ten obraz niewielkim Matejki, mówiące o czasach piastowskich, tak bardzo związanych jakby z Wielkopolską i pierwszych próbach zjednoczenia Polski, bo Leszek Czarny był uważany za księcia, który jako pierwszy prowadził politykę zjednoczeniową. Potem kontynuowali to jego następcy, ale o tym za moment. W każdym razie mamy tutaj ten element odwołania się do historii. Oczywiście nie w takim wymiarze jak na tej wystawie, ale mamy też tą współczesność, która najbardziej, można powiedzieć, wybija się i najbardziej syntetyczna została pokazana przez Jacka Malczewskiego w Melancholii. Bo w końcu ten obraz nosi tytuł autorski Prolog widzenie wiek ostatni w Polsce. I jak wiemy, tam widzimy całe rzesze, całe Polaków, którzy brali udział w walce zbrojnej, ale też walczyli pędzlem, piórem i to wszystko Malczewski w tym świetnym płótnie pokazał. Mamy też oczywiście w galerii obrazy, czy mieliśmy za czasów Raczyńskiego, obrazy, które pokazują tą różnorodność, wieloetniczność Polski, tą fascynację folklorem podhalańskim czy huculskim, tą fascynację wspaniałą polską przyrodą, oczywiście w różnych artystycznych formach, w różnych odsłonach. To wszystko możemy zobaczyć. Ale kiedy wchodzimy do dużej sali galerii, to przede wszystkim jesteśmy poddani mocy dzieła Matejki. Dzieła, które, jak wiemy, było zaprojektowane przez Matejkę jako prezent, który miał trafić do Francji. Ale już w trakcie malowania jego przyjaciele, znajomi próbowali go odwieść od tego pomysłu, twierdząc, że Francuzi nie zrozumieją tej idei, którą chce przekazać w tym obrazie. A ta idea była przede wszystkim religijna,
bo w tej całości dziejowej, którą pokazał na przykładzie historii Anny d'Arc, gdzie zebrał postacie z różnych epok, po to, żeby jak zawsze w tych swoich wywodach historiozoficznych pokazać właśnie główną ideę. W tym przypadku ideę, która wskazywała na to, że nic w historii świata nie dzieje się bez wpływu opatrzności Bożej. O tym mówią nam te święte postacie, których głos Anna d'Arc słuchała jako młoda dziewczyna i chwyciła za broń. Zatem Matejko wskazywał na właśnie rolę opatrzności Bożej w dziejach. Proszę sobie wyobrazić, jakież wrażenie to musiało robić na Polakach, którzy w warunkach nasilonej germanizacji przyjeżdżali do Galerii Rogalińskiej i ją oglądali. Po pierwsze, dla nich był to symbol nadziei, który wskazywał, że pomimo tak trudnych warunków, wzorem Francji można doprowadzić do odzyskania niepodległości. Oczywiście ważny jest też bohater może na miarę Anny d'Arc, ale ważna jest też ta wiara, która spowoduje, że wiara, nadzieja, miłość, która spowoduje, że uda się tą niepodległość odzyskać. Kiedy Matejko wysłał ten obraz do Paryża na salon 1887 roku, obraz powieszono pomimo olbrzymich zasług Matejki, powszechnie znanych w Paryżu, powieszono w jednej z bocznych sal. Obraz nie spotkał się ze zrozumieniem. Może jeden młody krytyk zaledwie zauważył, że obraz zawiera bardzo głęboką myśl, ale ta myśl wtedy nie była czytelna absolutnie dla Francuzów już. Co więcej, obraz był już według kryterium tej sztuki, którą oglądaliśmy przed chwilą w tych poprzednich salach Galerii Rogalińskiej, po prostu niemodny. To był realizm, to było to malarstwo historyczne, które już coraz bardziej, w zasadzie już się skończyło. Zatem obraz nie mógł się spodobać. Ale kiedy był po raz pierwszy pokazywany w Polsce, tuż po namalowaniu, przed wysłaniem do Paryża, już w Krakowie wzbudził olbrzymie zainteresowanie i niezwykły entuzjazm. Później pokazywany w Berlinie również budził zachwyt. No i w Galerii Rogalińskiej można powiedzieć, że do lat 30. XX wieku również robił olbrzymie wrażenie. Zatem znaczenie tego obrazu nawet po odzyskaniu niepodległości było w pełni czytelne. W przewodniku katolickim z 1938 roku można zobaczyć olbrzymią reprodukcję Dziewicy Orlańskiej, gdzie autor tłumaczy znaczenie tego obrazu i podsumowuje to słowami właśnie podkreślającymi to religijne przesłanie obrazu. Zresztą Matejko mówił, że jest to jego najbardziej religijny obraz, który w pewnym sensie wieńczy jego dzieło. Wówczas, jak powiedziałam, Francuzi nie zrozumieli tego przesłania. Matejko zawiedziony, bowiem chciał ten obraz podarować Francji w imieniu polskiego narodu jako przeprosiny za udział Polaków w Komunie Paryskiej, ale właśnie od tego odwiedli go przyjaciele, bowiem zdawali sobie sprawę, że pewne polityczne pomysły Matejki były po prostu nierealistyczne. I tak byłoby w tym przypadku. Matejko po powrocie myślał o tym, żeby ten obraz trafił na Wawel, ale koniec końców nie podjął żadnej decyzji i, jak powiedziałam, kupił go w końcu Edward Aleksander Raczyński. Ten obraz nieprzypadkowo wisi na ścianie wschodniej Galerii Rogalińskiej, w tradycji chrześcijańskiej oczywiście na ścianie ołtarzowej. Zatem w tej świątyni sztuki to dzieło pełni bardzo ważną funkcję, ale otoczona jest szeregiem innych dzieł o wymowie religijnej w tej galerii, bo to z jednej strony ludowość, którą odnajdujemy w obrazach licznych Vlastimila Hoffmana z jego najpiękniejszą Madonną w stroju podhalańskim, czy filozoficznie zinterpretowane dzieła Jacka Malczewskiego z Madonną w tłach pejzażowych. Czy też zakamuflowane patriotyczne treści religijne w różnych innych obrazach pejzażowych,
na przykład w Topolach, Uziębły, ale też widzimy na przykład takie obrazy religijne, jak Chrystus w Ogrójcu Wyczółkowskiego. To obraz z tego okresu artysty, kiedy malował wiele symbolicznych obrazów o charakterze religijnym, które odwoływały się i bazowały na zabytkach krakowskich. Chrystus w Ogrójcu to obraz, który poza tą warstwą religijną zawiera też ukryte przesłanie patriotyczne, bowiem tenże Chrystus w Ogrójcu pochodził z kaplicy kapucynów, gdzie, jak każdy Polak wówczas wiedział, poświęcono szablę Tadeusza Kościuszki przed rozpoczęciem insurekcji. Ale też takich symboli religijno-patriotycznych mamy w dużej sali bardzo dużo. Jednym z najważniejszych zdaje się być, poza tym małym obrazem Matejki, właśnie tej kłótni Leszka Czarnego z żoną, gdzie na piersi Leszka Czarnego widzimy piastowski orzeł, drugim ważnym symbolem jest w obrazie Dziewica Orlańska korona Kazimierza Wielkiego, bo to właśnie ta korona została wyciągnięta specjalnie dla Matejki do namalowania insygniów, które oczywiście były przeznaczone dla króla francuskiego Karola VII, którego dziewica prowadzi na koronację do katedry w Reims, ale de facto to są insygnia polskie. Zatem to znowu kolejny taki sygnał, że pewne symbole mogły być odczytane przez Polaków. Nie mogły pewnie być, nie były w pełni czytelne dla zaborców. Nie były też, jak się okazało, czytelne dla Francuzów, czego najlepszym przykładem jest historia Dziewicy Orleańskiej. I może dlatego, kiedy kilka lat temu po raz pierwszy odwiedzili nas w Rogalinie, oglądali Galerię Rogalińską, kuratorzy z Francji, widzieli Dziewicę Orleańską, ale ten obraz nie został wybrany na tą wystawę. Tak również, jak nie zostało na tą wystawę we Francji, w Warszawie czy w Poznaniu, nie zostały wytypowane dzieła, które odwoływały się do tej religijności polskiego narodu, która jak wiemy jest tak ważna, szczególnie w warunkach utraconej niepodległości, a szczególnie w tamtych czasach. Być może to wiązało się z tym, że już wtedy w XIX wieku postępowała laicyzacja Francji, co najwyraźniej widać w tych trzech pierwszych salach, bowiem tam tak naprawdę poza kilkoma obrazami parareligijnymi i to malowanymi nie przez Francuzów, ale przez Belgów, przez Holendrów, czy też przez jednego Fina, nie znajdziemy obrazów o wymowie religijnej. Zatem tutaj możemy jakby postawić kropkę i powiedzieć, że możliwość interpretacji polskiej historii przez obrazy jest nieograniczona i daje jeszcze wiele, wiele możliwości do rozwijania tego wątku. Ale żeby wprowadzić nas właśnie w takie możliwości, zapraszam do Galerii Rogalińskiej przy Pałacu w Rogalinie. To oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, skąd pochodzą dwa najważniejsze dla nas obrazy na tej wystawie, czyli Melancholia i obraz W tumanie, jeden z pierwszych symbolicznych obrazów Jacka Malczewskiego, który namalował chodząc po polach rogalińskich w towarzystwie nie tyle Edwarda Raczyńskiego, ale najważniejszego służącego w domu Raczyńskich, majordomusa Łukasza Szarzyńskiego, którego notabene sportretował, jego portret możemy zobaczyć w pałacu. Szarzyński był uczestnikiem powstania styczniowego. Szarzyński chodził podobno po polach z Malczewskim, opowiadał mu wspaniale o tych wydarzeniach powstania styczniowego. Ale równocześnie na pewno słyszał w Rogalinie Jacek Malczewski opowieści o potyczce, która miała miejsce na tej ziemi w czasie Wiosny Ludów. Spacerując po Rogalinie, po polach nadwarciańskich, z Kurzawy, z tumanu zrodziła się ta wizja Polski pod zaborami, bo ta postać na szczycie ma ręce zakute w kajdany i połączona jest łańcuchami z chłopcami, którzy znajdują się u jej stóp.
Właśnie te pola, te miedze, jak wiemy z wypowiedzi Malczewskiego, były dla niego istotą polskości. I kiedy spacerował z Wyspiańskim po Krakowie, to często zaglądali na Wawel i Wyspiański mówił, że Wawel to Polska właśnie. A Malczewski mówił, że nie, że Polska to właśnie te miedze. Zatem zapraszam nie tylko do Galerii Rogalińskiej, ale również do obejrzenia tego wspaniałego, przyrodniczego otoczenia rezydencji Raczyńskich, które zachowało swoją niemal nienaruszoną formę. I może dlatego to jest jedyna rezydencja w Polsce, która od zeszłego roku objęta została mianem w całości pomnika historii. Dziękuję bardzo.